12 podróży dookoła świata, nie chce mi się wierzyć, że zawsze w pełnym zdrowiu. Zdarza się chorować za granicą i co wtedy robić? Zdarzają się choroby, chociażby... Choroby, wypadki? Tak, zdarzają się, rzadko mi się zdarzają, akurat dlatego, że staram się dbać bardzo o zdrowie, żeby mój system odpornościowy i system immunologiczny był wytrzymały na te różne bakterie i zarazki, które są... Po drodze w podróży, ale też myślę, że dużym zabezpieczeniem i pomocą dla mnie jest to, że jeżeli się przemieszczam z kraju do kraju, to przeważnie drogą lądową, stopniowo, więc mój organizm ma czas na to, żeby się adoptować do danej strefy klimatycznej, staram się też jeść i spożywać te posiłki i to, co lokalni ludzie, czyli oni wiedzą najlepiej, co powinno się spożywać, żeby organizm był silny i wytrzymały. Ale jeżeli już nawet y, mimo tych zabezpieczeń i tych uwag y, coś się przytrafi, a z tego co pamiętam to takie miałem trzy najgroźniejsze przypadki raz y, w Stanach się zatrułem y, taką rośliną Poison Ivy. Y, to jest w Polsce nieznane i właściwie na świecie, bo to występuje tylko w Nowej Anglii, w tych Stanach y, północno-wschodnich. Wygląda to jak taka, taka trójlistna roślinka, niby niewinna, a potrafi poparzyć jak u nas w Polsce pokrzywa, tylko po pokrzywie te oparzenia szybko schodzą. Natomiast tam te poparzenia ropnieją, ta ropa jest trująca, te bąble szybko pękają, ta ropa roznosi się po całym ciele. Potrafi opanować całe ciało. Jeszcze jak się człowiek drapie. drapie, no to ta trucizna jest na końcach palców. Można rozprowadzić po paru dniach to po całym ciele. To swędzenie i ból jest tak ogromny i tak nie do zniesienia, że ja już na przykład nie mogłem spać kilka nocy, a ja jak nawet się zjemnołem, to się za chwilę budziłem. I jedyne rozwiązanie, jakie znalazłem, żeby uciec od tego bólu, to szedłem w nocy pod prysznic i polewałem się wrzątkiem, gorącą wodą, żeby parzyć skórę i odczuć inny ból, czyli poparzenia, niż to swędzenie okropne. Na to nie ma lekarstwa byłem u kilku lekarzy, brałem różną medycynę, ale się dowiedziałem, że nie ma na to lekarstwa, tylko jedyne co, to można uśmierzyć troszkę ból, a nie można tego mm, wyleczyć, a rośliny... Trzeba to przejść, po prostu. Trzeba to przejść, to poparzenie przejść, a w krytycznych stadiach widziałem na zdjęciach, jak on, ta choroba i to zatrucie przebiega, to te rany od tego poparzenia potrafią się tak wgryźć w skórę, że widać kość nawet więc nie brzmi to a na pewno nie wygląda to ciekawie i to taką miałem przypadek właśnie w Stanach gdzie przez nieuwagę bo nie wiedziałem wszyscy lokalni wiedzieli że tam nie wolno gdzieś czegoś tam dotykać ja uczyłem się takich właśnie na swoim rzeczy. błędzie a inne przypadki w Australii miałem przypadek że się zatrułem z kolei mangiem mango niby smaczny dobry owoc niewinny mi bardzo smakował tak bardzo mi smakował że Codziennie zjadałem tego ogromnej ilości. W Polsce w ogóle nigdy nie, nie pokosztowałem tak dobrego owocu, bo do nas przyjeżdżają wiadomo, w całkiem innym stanie. To są zielone, które tu dojrzewają i są z plantacji. Natomiast tam są mięciutkie, słodziutkie. Tylko, że jak jadłem rano, w południe, wieczorem i tak, co, i tak codziennie. To miałem, dostałem zatrucia. Po prostu cały spuchłem do tego stopnia, że przez kilka tygodni, jak się rano budziłem, to nie wiedziałem, czy jest dzień, czy jest noc. Nie mogłem samoczynnie otworzyć oka, więc musiałem dwoma palcami podnosić powiekę, żeby popatrzeć przez okno, czy się obudziłem jeszcze w nocy, czy w dzień. Tak miałem opuchniętą twarz jak dynia. Więc tak się I to też samo musiało przejść? Też musiałem przecierpieć, musiało przejść lokalni ludzie mi tam dali jakieś tabletki na to niby trochę mi to uśmierzyło ból ale to nie było tak że mogłem z dnia na dzień się wyleczyć więc musiałem parę tygodni przecierpieć i przeleżeć a pamiętam że jeszcze to był sylwester w ten sposób spędziłem sylwestra Pomatałeś będę na trzeci przypadek w trzeci przypadek zatrułem się czymś nie wiem czym w Chinach i miałem ogromną temperaturę i gorączkę i z tego co pamiętam, to chciałem za wszelką cenę się wydostać z Chin, i wsiadłem w pociąg chory z gorączką, żeby tylko dojechać do Wietnamu, bo gdzieś jakoś miałem zakodowane, że nie chcę się dostać do chińskiego szpitala, więc do, do Wietnamu dojechałem z gorączką i, i cały dzień oblany, potem jeszcze gdzieś tam w jakichś miejscowościach, takich małych wioskach się przemieszczałem, żeby dostać się do kolejnego miasteczka. To była miejscowość, pamiętam, Sapa, północno-zachodnie północno Chiny. I kolejną noc spędziłem w pociągu jadąc do, do stolicy. I tam pamiętam, że uraczoną jakąś lokalną wódką. I ona chyba mi pomogła, bo następny dzień wyzdrowiałem. Więc tak w moim przypadku to wygląda, że. Z zachorowań i z chorób to miałem tylko te trzy przypadki, o których opowiedziałem i żadnych innych poważnych chorób, żadnych innych powiązań, gdzie w podróży i w innych krajach spędziłem z tych ostatnich 12 lat łącznie ponad połowę, więc mogę śmiało powiedzieć, ponad, ponad 6 lat byłem w ciągłej podróży. Czyli co robić, jak się zachoruje za granicą, to mamy Twoją odpowiedź: nie chorować po prostu? Yy, najlepiej nie chorować, ale jak się już to zdarzy, to w każdym kraju lokalnie też są i lekarze, są szpitale. No Raz mi plomba wypadła. Yy, jak wysiadłem w Afryce, w yy, wciśnienie w samolocie i to w samolocie się zdarzyło, więc yy, było tak, że w Afryce poszedłem do dentysty, żeby coś tam mi włożyli do, do miejsca, gdzie tam nie plomba była jakaś. Yy, więc yy, wszędzie. W tych krajach też ludzie sobie jakoś radzą. Są też i szpitale, są lekarze, są jakieś lokalne rozwiązania. Lokalni ludzie też sobie radzą czasami bez leków jakimiś naturalnymi sposobami: zioła czy, czy jakieś inne tradycyjne rzeczy, które czasem działają, czasem nie działają.